Siema, siema, witajcie w nowym odcinku. Ja właśnie lecę na pierwszą nockę, od kiedy tutaj kierowcą zostałem, czyli od ponad roku. No, jak widzicie, światełko ustawiłem sam na siebie z lampki rowerowej. Także zapraszam Was do oglądania, a Wy jesteście na kanale Polski Hamburger. Życie w Niemczech oraz podróże. Tak jak słyszeliście, pierwsza nocka, od kiedy tutaj pracuję. No w zasadzie taka sytuacja awaryjna, bo miałem dzisiaj rano jechać normalnie swoją turę, ale kierowca z nocki dał znać, że za nie mógł, nie może pojechać, bo go plecy bolą, bo coś tam, nie znam dokładnie sytuacji. No i było kombinowanie, bo teraz jest ogólnie lipa, sezon urlopowy, nie było kierowców, no to ja mówię, mogę pojechać, nie? Coś nowego, także jestem ciekawy. Najgorsze jest to, że to nie jest typowa nocka od nas firmy, tylko tak jakby u firmy, z którą pracujemy. No i teraz na załadunek właśnie dojeżdżam na Billbrook. No i stąd tutaj mam załadunek. No i muszę się jeszcze wszystkiego nauczyć, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem też, jak dzisiaj ze światłem, bo wiadomo, ciemno, jakość może być troszeczkę słabsza. Tutaj się będę lampką wewnątrz kabiny wspomagał, tak jak teraz. Mam nadzieję, że nie wygląda to najgorzej. No i najgorsze jest to, że właśnie tak jak rano wstałem, bo miałem jechać normalnie od rana, miałem jeździć, tak cały dzień nie spałem, bo no wróciłem do domu, no i nie mogłem zasnąć przez cały dzień. No i teraz wyjazd mam o pierwszej, nie mam o pierwszej w nocy, tylko o pierwszej w nocy muszę być teraz tutaj w firmie na załadunku. No i wyjazd coś między drugą a trzecią. Nie wiem dokładnie, nie wiem, jak mi to pójdzie. Ci stali kierowcy, co jeżdżą tą turę, no to tak wracają, z tego co słyszałem, między 8 a 9, zależy ilu mają kierowców. Ale jest plus, są plusy nocek, także później jeszcze sobie o tym poopowiadamy, a tymczasem jadę na załadunek. No jakieś 25 minut wyjechałem, powiem Wam, że nie jest źle. 20 klientów mam, do pierwszego klienta jakoś około 70 km. No i kierunek standardowo mi się trafia na w stronę Morza Północnego, tam do góry jechać, w stronę Danii, można powiedzieć, tylko że lewą stroną. No nie jest źle, ale to dzięki temu, że po prostu udało się to załatwić tak, że żebym nie miał wszystkich klientów z tej tury, ponieważ pierwszy raz jadę, no i wiadomo, taka awaryjna sytuacja. Także mam tylko 20 klientów. No i dwie miejscowości, jacyś inni kierowcy ode mnie zabrali po prostu. Także jest git, jak na pierwszy raz. Mam nadzieję, że jutro już nie będę musiał jechać nocki, chociaż powiem Wam, że fajnie się jedzie. Około trzeciej wyjechałem. Teraz jest 3:17. Jedzie się fajnie, na razie przez miasto się pcham na autostradę numer 7, potem 23 i lecę do góry. No, jedziemy. Powiem Wam tak, lata 80 grają, to naprawdę nie chce się spać, fajnie jest. I mimo że nie spałem cały dzień, to jest bomba, jest czadowo. No i patrzcie, nawet w nocy mogą być komplikacje. Pociąg akurat jedzie towarowy. Ha! A za dnia się trafi jeden, może dwa w ciągu miesiąca, w ciągu dwóch miesięcy. A teraz akurat jak jadę, no patrzcie, no jaki pech. Ale jest git, pierwszy klient ogarnięty.
Jadę już do drugiego. 4 minutki i jestem u drugiego klienta. 2 hours later. Mała aktualizacja, 5:44. Fajnie jasno się już na dworze robi. Możecie zobaczyć to. Jestem przy polu kukurydzy przed przystankiem następnym. No zostało mi jeszcze ponad 10 klientów, także trochę tego jest. Mam nadzieję, że do 9 się wyrobię, chociaż zobaczymy. Wiecie, najgorsze jest to, że pierwszy raz jak się jedzie, to nie wiadomo co gdzie zostawić i ma się taką legendę potężną. No i jest tam napisane na przykład, że u tego klienta to w boksie zostawić tutaj, u tamtego klienta pod drzwiami i takie rzeczy, nie? I wiecie, przeglądacie tę listę i to dużo czasu też schodzi wtedy. No i druga sprawa, że dużo klientów zamawia prywatnie. Jakaś dziwna maszyna tu jest w ogóle. Nie wiem, co tu się dzieje. Dużo klientów zamawia też prywatnie, no i na przykład jest numer domu, a jak podjedziecie pod ten adres, to nie ma numeru domu. No i miałem przed chwilą taką zabawną sytuację, że akurat jakiś facet, to było jeszcze przed piątą, zbierał się do roboty i było... I widziałem, że tam łazi po domu, no to zobaczył, że ja podjechałem, wyszedł. No ja się go pytam, czy to tu jest 13C? On do mnie mówi, że nie, to nie tu. A lepiej powiedz mi, jakie nazwisko klienta. No to mu powiedziałem, on mówi, to jest tutaj obok. No i mówi, zostaw przed drzwiami i ten, nie ma problemu, bo to sąsiad jakiś był. No i fajnie, że znalazł się gościu, bo tak to bym nie znalazł, ani numeru, ani nic. A jeszcze furtka zamknięta była, musiałem przeskakiwać i dopiero przed samymi drzwiami było nazwisko podane, nie? Także takie rzeczy. Jadę dalej. Kurde, powiem wam, że tutaj w okolicach godziny 6 to już pootwierane ma większość warsztatów, więc można zawozić. Nie trzeba z kluczami kombinować i z tym, gdzie zostawić paczkę, tylko normalnie tak za dnia. A czy mi się podoba taka nocna jazda? Jak myślicie? O tym porozmawiamy sobie w podsumowaniu na końcu odcinka. No, powiem wam, że dużo mam dzisiaj takich paczek dla, jak ja to mówię, bauerów, no bambrów, dla rolników po prostu. Tu jest dużo takich firm typu John Deere i tak dalej, że po prostu z maszynami rolniczymi. Dużo paczek właśnie do nich idzie. No i jadę już do ostatniego klienta. W miejscowości, a nie pamiętam nawet jak się tam, Hanau coś tam, taka bardzo długa nazwa. No i potem do Hamburga, czyli zostało mi około 2 godzin jazdy, czyli przed 10 powinienem skończyć pracę. Nie jest źle jak na pierwszy raz. Wracam na firmę, przede mną 110 km. 8 godzina, powinienem do 9:30 dojechać, także jest ok. Wyszedłem sobie na chwilkę rozprostować nogi. No i przyznam szczerze, trochę zmęczony już jestem, długo nie spałem. No i tak trafiłem, patrzcie jaki fajny las. Jaki klimatyczny tam jest. No. Różnica terenu po prostu. Fajnie to wygląda. No a ja mam jeszcze jakieś 19 km do autostrady. Także trochę jazdy przede mną. Mogłem jechać prosto na Hamburg i przez Hamburg się pchać, ale nie chciałem, bo tam pokazywało dużo punktów na czerwono, że korki się robią, dlatego wybrałem przejechanie z 23 na 21 na drugą stronę. No i to jest gdzieś około 30-35 km. No, troszeczkę jazdy przede mną. No i ja lecę dalej, nie zanudzam was. Widzimy się już na podsumowaniu, na koniec odcinka. No i ja już po pracy jestem pod domem praktycznie. Rowerek sobie tam postawiłem. No i podsumujmy tę nockę. Co mogę wam powiedzieć? Plusy i minusy. Plusy nocki to na pewno to, że nie ma korków na drodze. Jest spokój, można jechać sobie i się nie denerwować. Drugi plus jest taki, że... Jaki był drugi plus? Myślałem o nim. Myślałem o nim właśnie podczas jazdy. No ale kurczę, wyleciało mi z głowy.
A drugi plus jest taki, że po prostu jak jedziecie, to nikt wam nie przeszkadza, bo jak robicie dzienną zmianę, no to wiadomo, że z biura dzwonią. Z biura mogą zadzwonić, żebyście coś odebrali dodatkowo, albo że jakiś tam kierowca nie ogarnia, więc wy musicie tam pojechać. No i nigdy nie wiecie, co was spotka. A tak jak ruszacie, macie zaplanowaną trasę w nocy i lecicie, robicie swoje. Minusy? No na pewno to, że nie każdy lubi nocki, nie każdy może pracować w takim systemie, bo wiadomo, że no noc jest bardziej od spania niż od pracowania. Ale u nas ludzie pracują po wiele lat, same nocki robią i nie narzekają. Także co kto lubi. Ja powiem wam szczerze, nie mam jakichś takich... Nie mam jakiegoś takiego, takiej niechęci do nocek. Mógłbym pracować, tylko nie cały czas. Na przykład na zmiany, tydzień tak. Bo wiadomo, że trzeba coś mieć jeszcze z tego dnia. A tak nocki i wieczory zawalone i potem się śpi w ciągu dnia, nie? Następny minus jest taki, że z tym skanerem jest trochę zabawy, no bo tam trzeba zeskanować paczki. Potem się, jak się je odłoży, to też zrobić zdjęcie, gdzie one są. Zeskanować je też przy odkładaniu, no to jak do jednego klienta miałem 20 paczek, no to zeskanować je przy wyciąganiu to też trochę zajmuje. No i jeszcze taki minus, że wiadomo, niebezpieczniej trochę jest na drodze, no bo mimo wszystko jakieś zwierzyny mogą wylecieć i tak dalej. Teraz jechałem, to mgła była dosyć mocna, to też 70 na godzinę sobie leciałem. No i jeszcze był, plus jeszcze jeden dodatek finansowy, wiadomo, no bo to więcej się zarabia za nocki, no to u nas jest akurat 30% dodatkowo płatne. No i to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie o pracy w nocy. Nie musi to być koniecznie praca na kierowcy, może to być też produkcja i inne zawody, jakie wykonujecie. Czy lubicie pracę w nocy, czy nie? A my widzimy się w następnych odcinkach na kanale Polski Hamburger. A, no i nie zapomnijcie, łapka, subik i komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku.